Dobra, na dzisiaj już zamkniemy sobie ten nasz lombard, bo w sumie tak naprawdę towaru już trochę zaczyna brakować. Dosyć dużo posprzedawałem, ale jeszcze kilka rzeczy co cenniejszych na półkach zostało. Czyli wracam do takiego samego poziomu, jaki był chyba odcinek temu. Ale nie, troszeczkę też zainwestowałem. Znaczy, tak na zewnątrz jak popatrzycie, to nie za bardzo i puste półki są. Nie wiem, jak to się stało. Wydawało mi się, że na ostatniej tej misji całkiem nieźle zarobiłem, a okazuje się... Dobra, nieważne. Lecimy sobie na... O! Ten szczylet. A, dobra. Zostawimy to. Czyli co? Przeczytaj maile. Dobra, czytać maili nie będę, bo już wiem. Kask piwny. O kurcze. O! Event Bobra. Ej, no ja chciałem pojechać tylko na event Złota Rybka. To jeszcze event Bobra jest. O kurczę, ile rzeczy mam do ogarnięcia, dobra, tak więc dzisiaj muszę też jeszcze coś ogarnąć. I polecę sobie na ten event Złota Rybka, to jest chyba... Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to jest event... A, no właśnie. Z Barnfinders, z tego dodatku, w tym sensie, że to jest dodatek... mówcie mi... American Dream, o, dokładnie. Dobra, jedziemy. To w sumie dziwnie, bo to jest gdzieś na jakiejś wyspie. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, bo to jak... Ja już tam chciałem jechać, ale tak myślałem, że dużo pieniędzy będzie potrzebować i będę potrzebował i w sumie dzisiaj mam chyba nawet mniej pieniędzy. Ale wydaje mi się, że będzie wszystko okej. Wujek Billy jest moim najstarszym jest twoim najstarszym wujkiem. Dobra, czyli tu się chyba to nie zmieniło. Wydaje. Wszystko wygląda tak, jak było. Co nie? Zresztą ja tutaj byłem już, co nie? Czy ja tu byłem chyba już? Dobra, masz ty gnoju. Złodziej, bardzo mi się podoba twój... A, twój samochód, bardzo, bardzo. Ale mi ty się nie podobasz. Dobra, spadaj. Dobra, nieważne. Aha, tu już jakby byłem. Nie mów mi, że... Ja w złym miejscu pojechałem. O co, come on? W ogóle coś tu mogę zarobić? Jakieś pieniądze? Coś tego jest? Czy ja coś czasami nie popieprzyłem? Się zastanawiam. Dobra, podejdę tutaj, zobaczymy, czy można tutaj rozpocząć te wojny. Można, rozmawiaj. Aha, dobra, okej. Okay. Chyba mi się wydaje, że jest to sama lokalizacja cały czas. Dobra, Duke. Lady Dragon. A oni później przychodzą do mojego sklepu i odkupują to, bo tutaj nie wygrali tego. Dark Samantha. No, koleś mój najlepszy Sebastian. O kurczę, jaką przyczepę mam do wygrania. Nie, dobra, to jest okej, czaję bazę. Wiem chyba, o co chodzi. Mi się wydaje. Dobra. Tak więc lecimy sobie, czy się otwarło coś? Otwarło się coś. O, tu wygląda jak jakieś wyposażenie baru, czy coś takiego. Nie wiem jakie... O! Beat Wars, tu się coś zmieniło. Nie wiem, czy widzicie po prawej stronie. Okej, okay, to fajnie, to fajnie, fajnie. Będę wiedział, czy ja wygrywam. O właśnie, tu jest dużo śmieci. Butla gazowa, jakieś kaski. Tu jest poprzykrywane coś. Kapelusz. To taki nie wygląda. Tutaj, co to jest? Ciężko mi nawet powiedzieć. W skrzynkach coś może być. Dobra. Coś tutaj... Można tutaj coś zrobić? Coś tego jest? Coś... Jakaś interakcja, ale to chyba było z tym... Z Sebą. Ej! Czyli tak, na razie mam tylko dwie możliwości, to mało. Dobra, tu jeszcze popatrzymy sobie coś. O, w mordę, tutaj to w ogóle... Jest jazda. A tutaj... O, to wygląda... Dziwnie. Powiem wam, dziwnie to wygląda. Dobra, a to Miko... O... Co? Aha, że jest unicorn. Unicorn. Wiecie co? Chyba zacznę... Nie od tego... Od tego baru chyba zacznę. Mi się wydaje, że tu jest niby... Ale tu jest tak. Raz, dwa. Telewizor jest tam na jakiejś półce. Tutaj instrument. Kasa najprawdopodobniej będzie można i za ladą będzie dosyć dużo rzeczy.
Tak sobie myślę. I ten kwiat też jest do sprzedania autentycznie. Dobra, zacznę chyba od tego. Dobra, zobaczymy w ogóle, na jaką tutaj skalę cenową wejdziemy, nie? Czyli zaczniemy licytować od 3000, no to wielkie dzięki, no. 400, tak więc spoko. Dobra, to jest, bo się myślałem, że to może być ciężko. Lady Dragon dała 5 dych, spoko. Duke na następne 5 dych. No, może wyciągnę to... Chciałbym koło 1000 wyciągnąć to? Jeżeli koło 1000, to by było naprawdę nieźle. Bo tam widzę, jest kilka rzeczy, które... O, idzie wyżej. O, kurczę, już jest 1000. Hej, powiezło was, 1100. Ej, was powiezło troszkę. Tysiąc ciekawe, jakim teraz wyszedł, bo ja najczęściej czekam, aż wiecie, mam tak 1500, ja cię 500, 1700, no nie, powiedzą was, to nie jest warte tyle, pozostały czas, dobra, to teraz ja wchodzę, taką mam taktykę, nie, i to najczęściej działa. Czyli tu jest bardzo łatwy mechanizm tych, o, i zobaczcie, teraz mnie już nie przebiją, no, o! Myślałem, że ktoś mnie przebił. Nie, nie przebijam. Tak więc tutaj należałoby chyba popracować nad tym, żeby to jakoś... Chociaż ja wiem, no nie wiem. Dobra, czyli tak. Tutaj już... Mam liczyć, ile to będzie kosztowało? Tak, to 55. Dobra, przeskakujemy. Tak, kasa. No to mamy już 300. Oj, kurczę, nie wiem, czy ja to odbiorę. Bierz, wujek, to. Dobra, 300. O nie, widzę, tak. To ile? Trąbkę. No to 450, powiedzmy. Odebrałem już. I coś tu jest? Kurczę, liczyłem, że tu będzie coś, wiecie, ciekawego. Niekoniecznie. No dobra, ta maszyna, ile ma... O, pani, ona taka droga jest? No to nieźle. No to powiedzą mi z tą maszyną. I teraz tak. Telewizor widziałem. Dobra, to może wyjdę nawet na plusie tutaj. Uuu, spoko. Tutaj toster i nie mów mi, że tu jest jakiś laptop, fajnie by było. A ten toster ile kosztuje? 5 dych. No to podejrzewam, że może na lekkim plusiku tutaj będę, jak jeszcze pozbieram te śmieci, czy coś tego jest bajera. No teoretycznie nie powinno być aż tak źle, co nie? O, tu jeszcze tego trochę śmiecia. Znaczy, śmiecia, no. Właśnie na tych śmieciach zarabiamy, tak więc... Jakby nie było. Dobra. O, kalkulator jeszcze można wziąć. I to wszystko, tak? Szczerze mówiąc, myślałem, że... Autentycznie myślałem, że tutaj wyskoczę, tutaj będzie nie wiadomo co. Ale w kącie stała maszyna, której nie widziałem i ona tutaj rozbiła bank. 600. Miała, taka wartość była, nie? Tak więc spoko. Dobra, tu chyba nic więcej nie wyciągniemy. Dobra. A więc tutaj chyba bym poszedł do tego śmietnika. Mam nadzieję, że ten śmietnik nie będzie tak mocno licytowany. Dobra, lecimy sobie z tą licytacją. Mam nadzieję. Ciekaw jestem, od jakiego poziomu wystartujemy. Od stówy. O, to jest dobry znak. To jest dobry znak. Sebastian dał dwie dychy, 25. Dobra, spoko. Nie wydaje mi się, żeby za ten szmelc ktoś chciał więcej dać niż 700? 700? A w skrzynkach coś może być. To jest ten plus, nie? Bo tam się przeliczyłem. Tam myślałem, że gdzieś koło 1000 będzie, nie? A tutaj 750 wydaje... O kurczę, już jest niebezpiecznie. Zaczyna się... O jacie, jak powiezło ich. I to ładują po stówach. Nie po 5 dych. Ale spoko, ja teraz wejdę za 5 dych. Efektowne wejście za 5 dych, uwaga. Czekajcie, czekajcie. Dobra. Mam nadzieję, że mnie nie przebije. Dotychczas mnie nikt nie przebił. Dobra, spoko. Nie no, tutaj elegancko za 500 wziąłem. Tak więc, liczymy. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że za tymi ścierami... Nie. O kurczę, tam nic nie ma. No dobra, tu ze śmieci trochę wezmę pieniędzy. Ta. O, to widziałem, co to jest?
Siodło... Dobra, to 1/3 odzyskałem za siodło. Nie wiedziałem, że... Znaczy, ciężko mi było powiedzieć, ja to widziałem, że tutaj coś leży, ale nie wiedziałem, co to może być, nie? Dobra, czyli 1/3 jak gdyby odzyskałem. Kask? Kask to tam, wiecie. No ale akurat tutaj też... Grill. Dobra, to... Łącznie z ka... O, jechać! Co to jest? Przeszkoda. Dobra, wiecie jaka to przeszkoda jest, nie? Dobra. Ale tutaj oczy miała. To zbiornik mam nadzieję, że będzie kosztowny. No, liczyłem na więcej. O kurczę, tutaj powiem wam, że chyba jesteśmy w plecy. Jesteśmy w plecy tutaj. Tak. A ja liczyłem, że za tymi szmatami coś tu będzie ciekawego. No to tutaj powiem, jesteśmy w plecy. Autentycznie, mam takie... No dobra, nawet ta lornetka, której w ogóle nie zauważyłem i miałem... Znaczy nie, na pewno jeszcze by nie wychodził, spoko bym to na pewno zgarnął. A ten kapelusz... No dobra, może z tym kapeluszem, no może wyjdziemy... Kurczę, nie wiem, czy nawet na plus wyjdziemy. Chociaż nie, no to siodło to 1/3 kosztu. Znaczy, nie, ja tutaj kupiłem to za 500 coś tam, tak? No to spoko, bo mi się wydawało te 750, sobie tak ustawiłem, że 750, chociaż pewnie bym więcej licytował, nie? Podejrzewam, bo tutaj wchodzi też ta przyczepa kempingowa, żeby wygrać. Dobra, czyli 2200 już wydałem na tych wojen, to już jest teraz, fajnie ta statystyka pokazuje ile teraz tego jest, czyli 2200 wydałem i... Kurczę, tutaj pewnie też nisko będziemy licytowali, tak. Ile mi zostanie jeszcze tych wojen? Chyba już wygram. Nie, tu jeszcze mam dwie i tutaj może być drogo. Chociaż tutaj z jakiej paki ma być drogo? Tutaj może być kopane. Może chodzi o to, że trzeba kopać. Tutaj jest pralka. Coś jest, jakaś tam szafa. W szafie może być ciekawe rzeczy. Dobra, idziemy najpierw do takiej rzeczy, której nikt nie będzie chciał kupić. Już myślałem, że to jest moja. Nie, bo nikt nie chce kupić, tylko ja, nie? Bez przesady. Złota rybka, nie wiem dlaczego ta złota rybka się nazywa. Myślałem, że fajnie by było, gdyby tutaj jakaś luka... 200. Ej. No to gdzieś koło 1000 zejdzie, co? Na razie nie bidują nic więcej. Szkoda, że ta lokalizacja się nie zmieniła. No już niby tu złota rybka gdzieś na jakiejś wyspie. Fajnie by było, gdyby tutaj było też dodatkowa w tym DLC dodane jakaś lokalizacja. Nie wiecie, że to jest jakaś... Bo to jest to sama lokalizacja tak naprawdę, tylko... tam troszeczkę zmieniła. Znaczy zmieniła się. Nie zmieniła się tutaj nic nawet. Ale fajnie by było, gdyby były jakieś takie... W tym sensie, że jest jakaś wyspa. Oni mają też inne ubrania, takie wiecie. Bardziej wakacyjne, nie? Wyluzowani. Chociaż Sebastian non-stop wyluzowany. Kurczę, on jest cały czas w takim wakacyjnym nastroju, tak więc spoko, nie? Ale Tucker mógłby być na przykład zamiast tego kasku to w jakimś słomkowym kapeluszu chodzić, nie? A wiecie, tutaj panie jakiś, nie mówię, że w negliżu, ale w jakimś takich powabnych albo zwiewnych strojach chodziły. O kurcze, my tutaj gadu. O, w mordę! Ej, skup się na tym. Zaraz cię wyładują na jakieś 2000 za to. Sebastian, odpuść. O, w mordę! Ej. Ja nie chcę aż tak dużo płacić. A ile powiedziałem, że 1000? Kurczę. Dobra. Kupię, bo mam jeszcze w cholerę kasy, okej. Okay. Ej, ktoś mnie przebił. Nie, to ja jestem. Ale się zamotałem teraz z tym, myślałem, że ktoś mnie przebił. Dobra. Jakoś nie wierzę, że tu odzyskam część tych pieniędzy. Ale to tak jest często, że... Tu myślisz, że widzisz, okej. Okay. Manierka, no. Dobra, wujek, wrzucę ją na przyczepę. Dobra, pyk. Tutaj jest jakiś... Dobra. No to na razie 10 odzyskałem. No dobra, całe szczęście, że tutaj, za tymi szmatami coś jest teraz. Dobra, to za jakąś stówę na razie mam odzyskaną. To też, dobra, już policzone. Skalkulowane. O, ten mieczyk może być drogi.
Pysznie, pysznie. Dobra, 250. I to, dobra. No to 500 za to mam, czyli 600 już odzyskane. Ej, tu są książka. No to około 700 to już jest odzyskane. No połowa jest odzyskana. No jeszcze teraz to. Dobra, to połowa już jest odzyskana, ale gdzie jest druga połowa? Ten, no dobra. Nie, tutaj będę w plecy. Chyba, że tutaj coś będzie bardzo drogiego. Nie, nie ma drugiego. Ale mnie władowali, chłopacy. Nie, tutaj będę w plecy z 500 spokojnie. Chyba, że ta książka jest niesamowicie droga. Niekoniecznie. Ale mnie tutaj władowaliście. Ale z drugiej strony, ciekawe ile ten karawan, bo tutaj chodzi też o to, żeby niekoniecznie wygrywać tylko i wyłącznie pojedyncze. O. Radyjko, safari chyba. Żeby pojedyncze tutaj te wojny wygrywać, nie? Czyli, bo to chodzi o to, żeby całość wygrać, bo wtedy dostanę karawan, nie? A karawan może być bardzo drogi, zobaczcie, taki karawan. Wtedy wiecie co? Ciekawe, ja bym go nie chciał sprzedać i bym sobie przemalował, bo już mogę przemalować swoje auto, bo już w tym katalogu pogrzebałem trochę. Zobaczcie, jaki duży karawan mógłbym kupić. Ciekawe, ile on może wart być. Czekajcie. 2000. Dobra, spoko. Okej, okay, spoko. Teraz już jestem. Jeszcze jak troszeczkę tam, wiecie, troszeczkę się potargujemy, to może jakieś 200 więcej. Więc nie powinno być aż tak źle. No dobra. Tutaj nic się nie ma. Nie dzieje, nie ma. Ej. Ciekaw jestem. Tutaj pszczoły latają. Tam to będę za resztę pieniędzy. Tutaj może nie będzie dużo. Nie wiem nawet. Znaczy teraz na pewno będę już, bo zostało chyba dwie lokalizacje. To chciałbym za wszystko to kupić tutaj, wszystko, nie? Chociaż... No już tak naprawdę te wojny chyba wygrałem, nie? O kurczę, tutaj nikt nie chce kupować. Nie, 250, dobra, spoko. No nie wiem, czy tutaj wchodzić tak mocno, czy muszę sobie to odpuścić? Kurczę, no pewnie nie odpuszczę tego. Ale na to, tam mi władowali z te 1500, to chyba wydałem. Te śmieci. Ja cię kręcę, skandal. No, to nieźle mnie władowali. Czyli podejrzewam ten Beaver, czyli te drugie wojny magazynowe, to będą też w tej lokalizacji, tylko będą po prostu w tym miejscach, które tutaj są pozamykane jeszcze. Będzie można to zrobić i tak... Czyli trochę rozczarowany jestem, bo liczyłem, że będzie trochę tutaj właśnie jakaś jedna lokalizacja dodatkowo dodana, jeżeli chodzi o wojny te magazynowe, nie? To by było fajne, nie? To by był też inny magazyn DLC. Ej! Ja się tutaj zagadałem. Ja w ogóle nie śledzę postępu, tylko jak mi to wyskakuje, jak on zaczyna szybciej mówić, nie? Tak. Wyskakuje. Bo tutaj jest ten mechanizm, licytacja jest bardzo prosta, powiem wam. No i po prostu zawsze możecie wygrać, pod warunkiem, że macie odpowiednią ilość pieniędzy, nie? Dobra. 700 ile wydałem tutaj? Nie pamiętam, chyba 700 ileś tam. Dobra. Dobra. Pyk. Ja cię kręcę, nic nie mam. Ciekawe, czy ta flaga. To jako śmieci, nie? Liczone są. No nie mów mi, że tutaj nic nie będzie. Dobra, to pralka. No, pralka 1/3. Gdybym, powiem wam, tylko miał się utrzymywać z tego, co ja tutaj, z tych wojen magazynowych, to bym był w plecy chyba. Podejrzewam. Dobra, czyli 300 mam. No z tych śmieci... Czekajcie, to jeszcze weźmiemy. No i co? Została nam szafa. I co w szafie będzie? No nie mów mi, że... To wszystko? Wędka na kaczki? Kaczy spinning to jest. Ale tu nie, wydaje mi się, że jest drugie dno. O kurczę, ale już autentycznie myślałem, że tutaj... O panie, dobra. No tutaj... O, teraz te siodło, 300, one chyba kosztuje, 200. Nie, no tutaj pięknie, to mnie powiezło. Tu jeszcze to jest ten konik na biegunach, to zabawka.
Pysznie. Dobra, ty. A tu, co tu jest, bunkier, czy co to? Właśnie! Co to było z tym unicornem? To musiało być tutaj, nie? Zobaczcie, na tych śmieci tutaj zbierzemy dosyć. No nie przesadzam, że na samych śmieciach bym tutaj się dorobił, nie wiadomo jak, ale... tak. Bierę te... Wszystko teraz bierę. O, to się też przyda. A ty? Czy mogę ciebie wziąć? Nie, nie mogę. A właściwie to... To ty jesteś... Aha, to jest unicorn, tak? Czyli ten nosorożec... nie nosy... Jednorożec. Nosorożec, jaki mato jesteś. Hej. Tutaj można coś, jaką wajchę przesunąć i coś eksploduje? Nie, niekoniecznie. Nie, nic nie ma więcej. Szkoda. Ale... Nie no, bo patrzę, czy coś tutaj jeszcze nie ma zapadki, bo nie wiem, czy... Może to jakoś gdzieś tam nacisnąć, to się ukręci i coś tam będzie, nie? Ale nie, już chyba ci powiezło. Nie, no ty siodło jak znalazłem. Jeszcze, dobra, tutaj... Ciężko mi powiedzieć nawet, bo się nie skupiam na tym. Czy zrobiłem? Ej! Dobra. Biorę to, wszystkie sznurówki też zabiorę. Dobra, to chyba wszystko jest, tak? Czyli elegancko. No to tutaj było fajnie. To mi się spodoba. Ten pomysł mi się spodobał. No, to się spodobało mi. Dobra, lecimy w każdym razie. Wydaje mi się, że tam wszystko zebrałem. Tutaj też. Lecimy na ostatnią wojnę. Ciekaw jestem... Nawet nie jestem pewien, ile tutaj może... A zresztą, co się będę zastanawiał. Zobaczymy, jaka tutaj cena będzie niby rzucona na sam początek. 400... O, panie! Tak mi zastanawiam się. Ile tutaj możemy skończyć? Mam 6400, tak więc, ale nie chciałbym za dużo wydawać, nie? Oczywiście tutaj uda mi się odzyskać te pieniądze. Przyczepę sprzedam, to jest 2000. To jest dużo. Tak. I wydaje mi się, że oprócz tego jednego miejsca, gdzie no, tam nie powiezło za bardzo i w plecy byłem, to pozostałe byłem na plusie. A tutaj, no, kurczę, no ciężko mi powiedzieć. Tam będzie kopanie. Będzie kopanie, bo widziałem jakieś te osy. Znaczy pszczoły. Aha, dobra. Bo się zastanawiam tak i zapomniałem, że... A całe szczęście, że on podnosi głos i wtedy... I pyk, ja wchodzę i wygrywa. No więc szkoda, że tutaj nie ma... Muszę zajarać. Praktycznie no wszystko wygrywacie, nie? Ten mechanizm jest dosyć... Jeszcze wygrywam wojny. Dobra, czyli dostaję ten karawan. Pewnie jakby bym dostawał jeszcze jakieś takie trofeum, typu oprócz tej nagrody, ale jakiś taki mały upominek, gdzie bym sobie w domu, znaczy w pokoju, w pokoju przy lombardzie postawić jakieś małą złotą rybkę, czy coś takiego. Fajnie to by było. Dobra. I tak. Czy te grabie, to ja nie mogę wziąć? Silna dłoń. Kurczę, tylko nie wiem, ile ta silna dłoń, bo to jak gdyby złote rzeczy są. Co? Dobra, czyli 600. Jeżeli tamta silna dłoń była taka silna jak ta, to 600. Dobra. Elegancko. Kurczę, no nie mów mi, że nic nie ma. Dobra, teraz tak. Zobaczymy, ile to kosztuje. 100. Ej, spoko. Spoko. Nie jest aż tak źle. To tutaj, myślałem, że tutaj będą jakieś naprawdę gifty. Typu pralka wyskoczy z tego. A tutaj widzę, jest tak. No nic nie ma. To ja autentycznie tak się nastawiłem, że tutaj można będzie coś wykopać. O, dobra, ciekawego. I tu byłem pełen nadziei. Kurczę, nie, no bez przesady, powiezło was. Pieski chwyt. Dobra, jak przejść na drugą stronę? Nie można ich obejść. O kurczę, tu będzie troszeczkę... Dobra. Najpierw sobie zrobimy tak, co? Możemy na dystans? No nie, no to mnie rozczarowało to, na maksa. Ciekawe, czy na dystans... Dobra. To
jest ryzyko. One śpią teraz tak. Kurczę, 130. Nie wiem, co to było, ile kosztowało to. I teraz tak, to też nie wiem, ile kosztowało. Kurczę, jaki ma to jest, jak trzeba było wejść do tej altany z tamtej drugiej strony. Dobra, nieważne. Spokojmy się. Teraz tak, łopato. Nie, łopato. Ale podejrzewam, tu nic nie będzie, chociaż no po coś te osy są tutaj, nie? O, no to fajnie. Ej, i tutaj nie mogę wejść. Czyli co, i to już jest wszystko? Ej, uwaga. Kurczę, no to... Ej, a nie mogę tak? Dobra, wymyśliłem to. No dobra, tylko że tutaj nic... No to się tutaj zacięliśmy troszkę. No dobra, ale wygraliśmy, co mieliśmy wygrać. Wydaje mi się, że to chyba wszystko zrobiliśmy, tak? Kurczę, tutaj w ogóle nie czaję bazy, o co come on z tym było. No zapłaciłem za to, no dobra, nawet ciężko mi powiedzieć, bo nawet się nie skupiałem na tym, czy, że odzyskam, bo wiem, że jak wygrałem tą przyczepę, to już będzie fajnie. Obiekt do zniszczenia nawet mnie nie rajcuje, żeby to zniszczyć. Szczerze mówiąc, zdegustowany jestem trochę. Dobra, nic więcej tutaj nie ma. Wygrałem zresztą tą wojnę, więc spoko, nie? Myślałem autentycznie, że to będzie jakaś inna lokalizacja. No dobra, jest jak jest. Dobra, wuja. Ładuj. Zobacz, jak to wygląda. Żadnego haku nie ma, czy jaka cholera? Dobra, jadzie. Duża maszyna. Złoty papier. Gdzie może tu być złoty papier schowany? Nie, spadam. Spadam. Jak gdyby... Kurczę. I przedmiot kolekcjonerski jakaś. Gdzieś powinno być. Ciężko mi powiedzieć. Kurczę, powiem wam, że oczekiwałem czegoś więcej troszkę. Dobra, wujek, rozładuj to. Zaraz zobaczymy, ile to będzie warte tutaj. W magazynie 6000. Nie wiem, czy to jest łącznie z tą przyczepą. Czy przyczepa też jest tutaj wliczona? Przyczepy chyba nie. Ale dużo rzeczy jest do obchnięcia. Ja cię kręcę. Będę musiał to przedawać kilka dni. O kurczę, to za 300. To są ostatnie rzeczy z tego... Dobra. Czyli 300, 600, 7, 8... 850, 850, tutaj powiedzmy 1000 łącznie będzie. O kurczę, nie, jeszcze te figurki są dosyć... To 1500 wyszło, no. No dobra, powiedzmy, nie. Ocean Mleczny tak się nazywa, no tak. Spoko. Tak więc, no... No, wygrałem wojnę, tą przyczepę. Fajnie, gdyby można było ją sobie zatrzymać, nie? O, a jeszcze ciągnika nie sprzedałem, ale ma to jestem. Jeszcze traktora nie opchnąłem. Kurczę, 2000 i traktora jeszcze nie opchnąłem. No to spokojnie, nie będzie tak źle. Dobra, spoko, spoko, spoko. Jakie to jest możliwe, że ja zapomniałem opchnąć ciągnik? Kurczę. Dobra, jest spoko. Tak więc kończymy ten odcinek oczywiście, zwyczajowo idziemy spać i co będziemy robili w następnym odcinku? No na pewno będziemy musieli sprzedać kilka rzeczy. Ile tych papierów mam już? Dosyć dużo. Zacna kolekcja jest. Dobra, w tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.